Londyn, 30 lat przed otwarciem browarów tyskich. W salach pałacu Guildhall królowa Elżbieta ogląda przedstawienie Williama Shakespeare'a. W tym samym miejscu, 4 wieki później, piwo tyskie otrzyma złoty medal i Grand Prix w najbardziej prestiżowym piwnym konkursie świata. Tyskie ma 375 lat. Wielki mecz Szwecja, Anglia dziś w Sztokholmie. Zawracać, zawracać! Od 500 lat tworzymy szlachetną harmonię smaku. Warka jasne pełne, tak smakuje piwo. Od 500 lat tworzymy szlachetną harmonię smaku. Warka jasne pełne, tak smakuje piwo. Cześć, nazywam się Jack Jericho. Najlepszy podrywacz w mieście. Cześć, jestem Jack Jericho. Podobam ci się? Nie ma kobiety, która byłaby w stanie mu się oprzeć. Dasz mi swój numer telefonu? A raczej nie było. Masz stąd iść. Nadszedł czas, by łowca stał się zwierzyną. O czym myślisz? Będziemy tak stać do zimy? I słono za to zapłacił. Robert Downey Jr., Harvey Keitel i Danny Aiello w komedii Podrywacz artysta w niedzielę o 19:00. Kim jesteś z zawodu? Romantykiem. Nie wiem, co teraz robić. Postaw na mnie. Od dziecka żył tylko jedną wielką pasją. Naprawdę sam je zrobiłeś? Ton powinien trafiać do serca, zanim dotrze do uszu. Jestem tylko lotnikiem. Chodzi o dźwięk, którego ciągle szukam. Mistrz nad mistrzami. To Antonio Stradivari. Opowieść o genialnym człowieku, który rzemiosło przekształcił w sztukę. Anthony Quinn w filmie Stradivari. Część pierwsza. W poniedziałek o 23:55.